Hejka kochani, witam was w poniedziałek. Witam was już tak dosyć późno, powiem szczerze, bo jest po 16, natomiast dzisiaj nie miałam w ogóle zupełnie czasu. Zdyszałam się, jestem na zakupach. Byłam w Pepco, nic ciekawego nie było. Natomiast muszę wam coś, może nie, poskarżę się na Pepco, ale to później. Teraz jadę do domu, pokażę wam co kupiłam tak ze spożywki w Rossmanie oraz pokażę wam najprostszy, najszybszy deser, mało kaloryczny, no dosyć mało kaloryczny, spokojnie możecie sobie go zjeść, ever po prostu. Jutro mój mąż ma urodziny i postanowiłam mu zrobić ten deser, bo to jest jego ulubiony deser. To jest takie szybkie tiramisu porcjowane w szklaneczkach, także ekstra i co, już ledwo to mówię. Zabieram się do domu, ogarniam, muszę jeszcze zatankować auto. I wam wszystko pokazuję. Ale dzisiaj jakiś zakaniany dzień, naprawdę. Nie miałam w ogóle czasu. To co? Pokazuję wam w domu wszystko. To potem. Moje kochanie, już wróciłam do domu. Dropsik mnie tu maltretuje, bo już wam pokazałam nagrody, które mu kupiłam w Rossmanie. I po prostu jest obłęd. Masz. Gagatku jeden. No i właśnie te nagrody z tego Winstona mu kupiłam. Kupiłam mu jeszcze z tego Winstona właśnie obiadki, takie paszteciki z cielęciną i drobiem. Obiadek z wołowiną i wątróbką i jakiś tam z drobiem light. Super Biedronce dorwałam te surf kapsułki Color and White w świetnej cenie, 42 sztuki za 24 zł, coś takiego, super. No, piękny pach, no, polecam bardzo. Biedronce. Dwa hummusy, dwie cukinie, mozzarelle w kulce razy dwa. I co wam bardzo serdecznie polecę, to są spody do pizzy, takie włoskie, oryginalne niby tam, jakieś klasyczne. Ja myślałam, że to są w wrapie za pierwszym razem, jak je kupiłam, ale miło się zaskoczyłam w domu, bo to jest o wiele lepsze niż w wrapie. Jest przepyszne, kosztuje 4 zł za dwie sztuki, ale naprawdę jest warte. My sobie robimy tak, że właśnie robimy z tego takie calzone, wiecie, nakładamy na patelnię, wszystkie dodatki zamykamy, wiecie, to z serem w środku się rozpuści, cud, miód, pyszne. Dwa banany, mascarpone, takie biszkopty do tiramisu, bo zaraz będę wam pokazywać, jak robię najprostszy i najszybszy deser na świecie. Do tego tiramisu będzie nam potrzebne jeszcze dwie śmietanki, trzydziestki, zaraz muszę je szybko schłodzić, więc chyba na chwilę do zamrażarki je wsadzę. A tu jakieś parówki, te z jalapeno, to są takie parówki, wiecie, my za bardzo nie przepadamy, mój mąż to szczególnie już nie przepada za parówkami, ja tam jeszcze mogę zjeść, mi to nie przeszkadza, ale on nie. A te smakują trochę jak te ze stacji benzynowej, wiecie o co chodzi? Te takie różne smakowe. Dropsik, no masz. Po prostu teraz mi tu żuli totalnie. Pomidorki koktajlowe, jakaś promka była też, jakby ktoś chciał, ja to kupiłam na imprezkę. Wziąłam wafle ryżowe z kukurydzą o smaku pizzy. Nie wiem, tak mnie zaciekawiły te wafle o smaku pizzy, że będę zaraz wcinać. To, co jedna z was, któraś moja kochana, bardzo chwali, zawsze na śniadanie fasolkę taką, wiecie, typowe śniadanie angielskie. I po prostu zobaczyłam ją z Heinza, więc zrobię sobie. Ach, pyszna. Kocham fasolę, a myślę, że ta może być bardzo dobra. Jakieś słodkie, mega słodkie chusteczki. W ogóle patrzcie, one chyba są w ogóle takie słodkie też w środku. Zaraz je zobaczymy. Dlatego one były trochę droższe, wiecie. A kurde. Porwałam już na starcie. Nie lubię otwierać czegoś z wierzchu, tak, wiecie, z wierzchu. Pierwszej sztuki straszne. Ale słodkie. Lama. Zobaczcie, jakie słodkie. Dobra, zaraz to spożytkuję. Zmarknę w domu, coś mam katar. I kupiłam zmywaki. Nic ciekawego. I ciacha. Jutro mój mąż ma urodziny, tak jak mówiłam. Więc jakby ktoś przyszedł, to są ciacha. Tak, jest tej cukiernia róża, to jest, dobrze mówię. Bardzo pyszne ciastka są właśnie z tej firmy. Tej mieszanki nigdy nie jadłam, ale nic nie szkodzi, spróbować. A te są pyszne. Nie. Chyba wszystko. Byłam w chaosie, oczywiście pomyślicie, że mnie po prostu pogięło totalnie. Wiecie, co kupiłam? Pokażę wam może najpierw cenę.
To jest sweterek dla mojego męża, świąteczny. Taki winter is coming. Słuchajcie, normalnie szok. Powiecie, że jestem wariatką totalną. Ale był jeszcze taki jeden wieszak właśnie ze sweterkami, z jakimiś tam rzeczami na wyprzedaży i był właśnie ten sweter. No musiałam go wziąć, no co? Dobra. Ogarniam ten bałagan, a nie pokazałam wam jeszcze jednej rzeczy. Z Rossmana, to jest herbatka. Szukałam tej mojej herbatki Sir Adalbert Tea, tej tropikalnej, którą mam bardzo chwalę w puszce. Ona mi się skończyła już 2 tygodnie temu i nie mogę jej dostać w Rossmanie za żadne skarby. Są wszystkie inne z tej serii, a nie ma właśnie tej tropikalnej. Więc do mojego męża, dla mojego męża na urodziny jeszcze dorzucę mu właśnie do prezentu taką herbatkę Citrus Crush. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Jest jej tutaj dosyć mało. 75 gram, a ona też była droga, chyba 17 zł za tą gramaturę i nie wiem, chyba tak, 17 zł, coś takiego. Ale fajnie się prezentuje. Myślę, że na prezenty też jest super taka opcja dla kogoś, gdyby szukał pomysłu. I jeszcze dorzucę mu, w ogóle nie powiedziałam wam, jaki prezent dla niego przyszykowaliśmy z Maxem. Ale to może pokażę Wam, albo powiem po prostu już jutro, jak będziemy ciągnąć dalej tego vloga, a dzisiaj pokazuję Wam deserek. Do zobaczenia. No i mamy to. Moi drodzy, szybkie zmrożenie, wiecie, ochłodzenie tej śmietanki. To polecam właśnie szybko to zrobić w zamrażarce. Tu mam przygotowaną kawę, która stygnie. Kakao, którym będę posypywać wierzch. Serek mascarpone, biszkopty, takie typowe do tiramisu i coś do osłodzenia delikatnie masy. Używam zazwyczaj cukru pudru, bo jest najszybciej, jest najdrobniejszy. Erytrytol to jest mój taki główny słodzik, natomiast nie chcę mi się zawsze bawić, wiecie w co, jednak to czuć. Więc dałoby się go po prostu jeszcze zmielić, przemielić na taki miał totalny, choćby w termomiksie. Tylko, że po prostu tak jest szybciej, a i tak tego daje ociupinkę. Więc tak, to będę wkładać właśnie w takie szklanki. Ja się zabieram za ubijanie śmietany. Dodaję później mascarpone do tej ubitej śmietany i mieszam. I co? I Wam pokazuję zaraz, jak będę to robić. No nie wiem, czy będę się odzywać, czy po prostu będę pokazywać. Nie, no może Wam opowiem, że najpierw właśnie miksuję śmietankę, aż się, wiadomo, ubije. Dodaję mascarpone, mieszam, delikatnie dosładzam indywidualnie, że tak powiem, to jest uwarunkowane. Później to zaraz będę przelewać na taki głęboki talerz i będę maczać każdego herbatnika, po czym będę układać właśnie warstwami herbatnika w kawie. Masa, herbatnik w kawie, masa, herbatnik to jest biszkopt, co jak gadam, biszkopt. I na sam wierzch będę sypać kakao. Widzicie, to jest po prostu mega, mega, hiper szybkie. Biorę się do roboty.
Kochani, witam się z Wami dzisiaj we wtorek i mam kwas. Zawsze był co czwartek kwas, ale powiem Wam, że tak się zgapiłam. Całkowicie zapomniałam w ogóle w tamtym tygodniu nałożyć kwasu. I mamy dzisiaj wtorek, jest kwas. Młody śpi. Chciałam Wam pokazać, co wczoraj wymyśliłam na obiad. Bardzo szybki, taki naprawdę z braku czasu. Muszę to opatentować chyba, bo było super. Zaraz Wam pokażę po drugiej stronie. I co jeszcze chcę powiedzieć? Chciałam ponarzekać trochę na Pepko. Zaraz Wam pokażę w ogóle, co, jak się bardzo rozczarowałam. Stąd moja nietęgamina. Ale najpierw pyszny obiad. Najpierw pyszny obiad. Pokazywałam Wam już, zobaczycie to w jednym filmiku. Wczoraj te spody do pizzy. Klasyka italiana pizza, spody do pizzy. Na bazie mąki pszennej. I powiem Wam, że tak. Miałam kurczaka, w sumie tylko gotowy, znaczy gotowy, czekam na przygotowanie, na pokrojenie. Nie był w niczym, wiecie, zamarynowany, więc szybko wpadłam do domu. Pokroiłam go drobniutko, zamarynowałam go w tej przyprawie, tylko że wiecie co, nie tej, właśnie dokładnie tej serii, tylko że meksykańskiej, ona jest w zielonym opakowaniu, nie mam już drugiej takiej. Pyszna, 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 naprawdę ostrawa i bardzo, bardzo aromatyczna. A więc dzisiaj wykorzystam tom. I ten sok na czarną godzinę. Pomidorowa tikka masala tu jest. Akurat ta miałam wtedy... Jakie miałam wtedy? Butter? Nie wiem. Kurczę. Wrzuciłam w słoik. Wiecie, drugi... Chyba trzy rodzaje zazwyczaj są w marketach z tego właśnie patak. I on tamten był z kokosem, też cebulą i z czymś tam jeszcze. W każdym razie zmieszałam właśnie usmażonego kurczaka w tej przyprawie z tym sosem i włożyłam w ciepły ten placek, bo one są takie grube, te dwa spody dosyć, ale spokojnie można je zwinąć. I posypałam mozzarellą, żeby się rozpuściła. Oh my gosh, pyszne! Tak, naprawdę pyszne. Bardzo pyszne. I śmiałam się do Jacka, że to jest danie... kurczak po meksykańsku, w sosie takim indyjskim, na placku włoskim. Ale naprawdę pyszne. A teraz chcę Wam pokazać, co mnie zgorszyło z Pepko. Na Waszym oczom ukazały się teraz dwa dywaniki a la skóra. I ten czarny jest z Home & You. I on w normalnej cenie, przepraszam, kosztuje 120 zł. I ten z Pepko za 30 zł. Ja się oczywiście spodziewałam, że ten z Pepko no nie będzie jakiejś wybitnej jakości, no ale wiecie co? Nie wiem, ja je prałam. Zobaczcie, co się stało. Tego się nie da zupełnie wyczesać. On jest po prostu wstrętny. Zrobił się tak wstrętny. Porównam go do tego z Home & You, który teraz widzę, jak bardzo trzeba doceniać jakość niektórych rzeczy droższych. Ja również go prałam. On jest lejący i w idealnym stanie, jak najbardziej. A ten to po prostu nadaje się tylko do jakiegoś pomieszczenia, w którym, nie wiem, nikt nie przebywa, bo jest naprawdę ciat. Zrobił się tak wstrętny i ohydny, że tragedia. Ja Wam powiem tyle. Jeżeli ktoś nie zamierza prać tego dywanika, chodniczka, to może sobie go zakupić. Natomiast ja sobie nie wyobrażam nie wyprać nawet dywanika. Naprawdę ja wszystko piorę i odświeżam. Koce, narzuty, dywany często piorę. Takie dywaniki absolutnie też. I tamten prałam i ten w tych samych środkach, w takiej samej temperaturze. No i widzicie, tragedy. Także warto polować na promki. Ja ten dywanik, właśnie tą skórę czarną w Home & You kupiłam za 60 zł, za połowę ceny, kiedyś na jakiejś promce, a ten za 30, no dramat, także nie polecam. Nie spodziewałam się, że aż coś takiego się stanie, aż takie dziadostwo. To znaczy, wiecie, to nie jest jakieś odkrywcze, bo ja się mogłam się zliczyć z tym absolutnie i każdy się może liczyć, kupując Pepko, że to nie jest najwyższa jakość, natomiast... aż tak. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy macie te dywaniki? Wiem, że dużo osób je ma, że to jest... był straszny boom, jak wrzucili to do Pepko. Ja to kupiłam dużo, dużo później, jak już ten boom przeszedł, a to jeszcze zostało u mnie gdzieś tam w sklepie. No i postanowiłam go uprać i go uprałam. I nadaje się... no, naprawdę do niczego. Natomiast to jest Home & You również prałam i jak najbardziej Wam go polecam.
Ja jestem fanką Home & You od dawna. Ja uwielbiam ten sklep. Tak samo jak uwielbiam Pepco. Natomiast jak widzicie, trzeba uważać zdecydowanie. Tak jak mówiłam, macać i uczyć się na błędach. O, to chciałam powiedzieć. Zastanawiam się, bo zaczął mnie po prostu ten kwas już piec. Lecę go zaraz zmyć. Jeszcze 2 minuty mogę go mieć i go zmywam. Młody usnął, więc zrobię sobie herbatę, coś do jedzenia, trochę odpocznę. On teraz ma takie drzemki 2-godzinne. Może się do Was odwrócę jeszcze chwilę. I powiem Wam, że teraz jak on tak 2 godziny śpi, to naprawdę da się odpocząć i coś zrobić. Ja dzisiaj na obiad będę robić, jak przyjedzie Jacek z pracy, właśnie to samo z połowy kurczaka, która została i z tego sosu, który tam widzieliście. Także bardzo Wam polecam to spróbować. Jeśli chodzi o deserki tiramisu, dajcie znać, czy robiliście takie, czy próbowaliście, może u kogoś, jak Wam to smakuje. Ja osobiście nie lubię za bardzo kremowych deserów, więc dla mnie najlepszym deserem jest szarlotka, ale mój mąż bardzo lubi, więc niech mówi na zdrowie dzisiaj. Natomiast naprawdę, jego zrobienie to jakieś 7-8 minut. I nie musicie mieć Thermomixa zupełnie, nie mówię to tutaj o używaniu Thermomixa, żeby to było mega hiper szybkie, natomiast o zwykłym mikserem to jest to samo. Także super, naprawdę super szybki deser. Warto mieć w lodówce, wiecie, zawsze jakąś bitą śmietanę, jakieś mascarpone, zazwyczaj daty są tak długie, że można mieć zawsze gdzieś tam, wiecie, na jakiejś półeczce z tyłu i czeka, i niech czeka na gości. Wtedy możecie szybko wyjąć i zakręcić taki deser. Kawę każdy raczej w domu ma, kakao też. No i te ciastka to jest takie coś, co faktycznie trzeba wyszukać i zakupić, żeby gdzieś tam leżały zawsze. One też mają zawsze bardzo, bardzo długie daty przydatności do spożycia. Daty przydatności do spożycia. Moi drodzy, ja idę właśnie sobie, tak jak mówiłam, trochę odpocząć. Młody usypia mi ostatnio właśnie już coraz ciężej w wózku, już mu się nie chce, już jest za duży. Już wiecie, jak on jest bardzo, bardzo śpiący, to uśnie byle gdzie. Ale jak jest taki pół na pół, to tak muszę trochę jeszcze muszę kombinować. I dzisiaj całe 5 minut zajęło mi usypianie go w wózku, więc go zaraz przekładam. Na wyrko będzie się rozwalał. I mam nadzieję, że będzie spał 2 godziny przynajmniej. Kochani, ja się z Wami żegnam. Dajcie mi znać odnośnie tych nieszczęsnych dywaników z Pepką. Tragedia, naprawdę tragedia. Nie spodziewałam się, że aż tak zdziadzieje ten dywanik. Dobra. Życzę Wam miłego dnia. To jest dobry dzień, to jest wtorek. Już się zaraz, wiecie, skończy. Środa, czwartek, piątek i mamy imprezkę. Dobra. Cicho, bo młodego obudzę.